way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. I am your end, Tark. Come, face me with dignity. Okej. Okay. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru Władcy Bestii. A dobra, pójdzie gładko. Zaskakująco gładko. Kurde, myślałem, że taki zwykły koleś, a to się okazało, że to kapitan. Kurde, za długo już gierkę nie grałem i zapomniałem znaczników. Że jak gość jest na czerwono, to jest albo kapitan, albo wódz. Mhm. My zmierzamy w tą stronę. Aby rozwalić kolejnego wodza. Kolejnego wodza, władcę bestii. To wie. Może to będzie jeden z przedostatnich. Może. Jeśli pójdzie tak samo jak z świetlistym władcą, to jest albo przedostatni, albo przedostatni odcinek. Szybki tropiciel, pomóż Torwinowi odzyskać przedmioty skradzione z obozowiska przez Uruków. Wróćcie sobie w ogóle do normalnego skina, bo trochę dziwny był ten skin władcy bestii. Czy króla polowania. Keep up if you can, Captain. We've no time to lose. A dobra, ale nie widzę, że gierka sama mi do tego przychodzi. Skina. Dobra, to nieważne. Zwinność Karagata. Możesz spowalniać czas podczas jazdy na Karagacie, jadąc wierzchem ponciśnie po lądowaniu, a aby skorzystać ze zwinności Karagata, będziesz poruszać się z normalną prędkością, ale przeciwnicy zostaną spowolnieni. Ciekawe. No jeśli naprawdę Karagat jest aż tak zwinny, no to się nie dziwię, że czas dookoła tak jakby spowalnia. Siema. Bum. I trochę strzał. Z wielką chęcią. No. Gdzie on jest? Dobra, spokojnie, Torwin. Muszę wrócić sobie do mojego wierzchu. Hop! Okej, okay, to było niezłe. Could you spare a moment to explain what this is all about? We've got a big problem, Dalian. A very big problem. I've never known you to think anything was little, Master Dwarf. Now is not the time for jokes, Ranger. My camp was ransacked. Pilfering Uruks made off with all my blasting powder and my brother's axe. The Uruks have your explosive powder? How did this happen? Forget about that. Didn't you hear what I said? They took my brother's axe. We'll get your axe. But I'm more concerned about the Uruks with the explosives. Do you even know how the powder works? All I know is that if you put a spark to it, exciting things happen. Surely you remember when we first met. His war chiefs may study it. Learn how to make more. We must get it back before that can happen. No z tym się zgadzam akurat. Zarówno z Torwinem, jak i z Stalionem. Find them quickly, Ranger, before they can hide their new treasures. No dobra, let's go then.
zabić Uruków, ale ma, w sensie mam zabić Karagatem, czy mam po prostu taką zwolnić czas i na przykład odstrzelić kogoś? Nie, to nie działa. There is no time to spare. I must ride this scum down as fast as I can. No co ty nie powiesz? Karagat, nie denerwuj mnie. No Jezu, gdzie ty idziesz, idioto? Jest! Dobra, zdążyłem. Ale w ostatniej chwili tu wlazłem. No co jest? Coś wcisnąłem specjalnie, żeby jechał dalej z tym. No nie Karagata! O dobra, przynajmniej wpadło mi osiągnięcie. O Jezu, miałeś tego typa pod nim zabić, a nie Karagata. Serio, tutaj? Okay, jestem troszeczkę zawiedziony, to be honest. No ale kluczowe, żeby tam szybko dojść z wykorzystaniem tej zdolności właśnie, żeby spowalniać ten czas. A tam nie muszę zabijać tych uruków. A po co? Dobra, widzę, że wystarczył chyba tylko jeden strzał. Jeszcze jeden cios po slowie w typa i gościu by zdechł. No by na mnie taki zwykły. Spokojnie, panie kolego, nic się takiego tutaj nie dzieje. Dobra, to od razu wchodzimy. No sign of the blasting powder or Torvin's axe. The thieves must have moved that bounty elsewhere. Zajebiście. No oczywiście, że nie mogło być aż tak łatwo, co nie? Kurde, 2 kilo... Znaczy może nie 2 kilometry, w sumie stopa. No stopa nie ma tak dokładnie 2 kilometrów. No tak mniej więcej byłoby około 2 kilosów, mi się wydaje. Spokojnie, nic się nie dzieje, panie kolego. Staranowani, elo. Czujkę trzeba zdjąć. Oczywiście, że nie trafiłem w głowę. Skończyłem zupełnie trochę strzał. Co, topór czy się, czy proch? I found the damned Uruk running off with my brother's axe. A small victory. There's no trace of the blasting powder anywhere. Something that valuable, only the smuggler could deliver it to his dark master. It's better blown up and wasted than in their hands. You'll have to track down his couriers and destroy them along with their cargo. Ashgarn Przemytnik. Dotrzymuje swojej obietnicy i służy władcy ciemności z brutalną skutecznością. Ma dwóch przybocznych. Rają go techniki bojowe. Okej, jego przyboczni to są... To jest ten i ten. Nie ma o nich żadnych informacji, ale szczerze... To prawda. Nie ma o nim żadnych informacji, ale szczerze...
kompletnie mnie to nie obchodzi. Bo dosłownie nie mam teraz czasu na to, żeby się bawić w takie szukanie. Ale są te legendy właśnie, legendy jeszcze muszę ukuć. No ale to przynajmniej wtedy by na mnie się zrobił jednak osobny odcinek. A, czekaj. Jak już jestem obok, to obczajmy sobie ten dziennik. The Caragor roam Mordor in ferocious packs. Quick on their feet and strong to boot, be wary. Their claws are sharper than steel, and I've seen them crush rock-hard orc skulls like eggs in their jaws. Even wargs and lions give them wide berth. One look at these beasts and you'll know why the pointy ears have named them Bringers of Fear. No, poniekąd to, co już wiemy o Karagorach. Tutaj oczywiście tylko i wyłącznie do odznaczenia. Kolejny samouczek. Jakieś runy wpadły? Zobaczmy. Przebójstwo gradem ciosów. O! I to jest coś, co ja naprawdę bym chciał dostać za każdym... Co ja bym chciał dostać w podstawce. Bo dość dużo razy wykorzystywałem tę zdolność. Ani raz mi ta runa nie wpadła na zadowalającym mnie poziomie. The Karagors, now the Karagaths. How many ways is Mordor to kill a man? No, dużo. Zwłaszcza jeśli Sauron się odrodził. To jest ich bardzo dużo. Dogoni zabij posłańców. You'll have to track down his couriers and destroy them along with their cargo. No to, żem się popisał. Biegusiem. I drugie slow motion. The couriers deliver the blasting powder. They will wreak unknown havoc. No do tego nie dostarczą prochu, ponieważ ten proch zostanie zniszczony na ich plecach razem z nimi. Szkoda tylko, że mamy takich, wiecie, takich dużych eksplozji, jakich zabijamy, no ale... Nie wszystko można mieć, co nie? Doprawdy? Aż taka siła wybuchu? Nie pamiętam, żeby był aż tak silny, kiedy Thorin wykorzystał go, żeby nas ochronić przed gulami. A tu proszę. Aj, chybiłem. Dobra, niech się odładuje ten fokus za ten czas. No, ładuj się. Jezu, jaki to ma długi cooldown. No i nie trafiłem, serio? Biegiem. God damn it. Już. No! No for fuck's sake! Serio! Ej, czemu porzuć? A czemu nie było opcji? No ale ale scam! A gdzie opcja, nie wiem, restart? Czemu było tylko porzuć? No co za turbo scam! Specjalnie czekam, aż się to odładuje i co? I tak se pojechali, że nie byłem w stanie ani jednego, ani drugiego odstrzelić, zanim dojechali. Destroy
Już nie powiem, no pewnie trochę z czasu pewnie straciłem na tej głupiej. Na tej głupiej stopce tutaj. No serio! The couriers deliver the blasting powder. They will wreak unknown havoc. Dawaj, dawaj. Blasting powder could even make short work of the walls of Minas Ethel. Minas Ithil, teraz żebym nie popieprzył. Minas Ithil to jest miasto, które po przejęciu go przez siły Saurona stało się Minas Morgul. Tak? Chyba tak. No, Jezu, po co ja wciskam opcję wykorzystania tego... tej zdolności Askara, skoro granie ich umożliwia mi w ogóle wykorzystania jej. Dwóch poszło. Go. Dobra, na początek trzeba mu zabić Karagata, na Karagacie jedzie. Wrobczajmy jego przydupasów. A może co, jak są przecież, skoro ja nic o nich nie wiem. No ale mogę zostawić daleko w tyle. No, chyba że gościu momentalnie się odwróci. There's nothing left between you and me now, is there? Good. I will cut you up and deliver your pieces to the corners of Mordor. Chodzenia! Przyda ci się, stary. O, jak pięknie! Ja walczę z wodzem, a przydupasami zajmuje się moja bestia. Jak miło. O, walka, widzę, była dość szybka. Nie! Unlucky Mordo. Jeszcze trzech zostało. The smuggler is dead and the blasting powder destroyed. Who knows what catastrophes I've averted this day. Dobra, nie, zostawmy ich tam. Spróbujmy się jeszcze może zająć na przykład tą misją tutaj obok. Czasu myślę wystarczy. Ona jest gdzie? Tutaj. Na czym będzie polegała ta misja? Zabójcze królowe! Thorfinn martwi się o równowagę w naturze i postanowi wypowiedzieć gulom wojnę. O, może to będzie w końcu z tą dominacją guli. Mam nadzieję. Scavengers are running amok, just hordes upon hordes of filthy ghouls. Filthy ghouls? I thought all of Mordor's creatures were majestic in their own way. Majestic? Ghouls? Now you stop right there, Captain. They are an aberration. Those filthy little mongrels, hiding underground with their beady eyes, gnawing and biting and scratching and... If I didn't know better,
I'd have thought you'd see eye to eye with the little creatures. Are you comparing me with a ghoul? Oh, I'm glad this plague of ankle biters makes you laugh. Their numbers are growing out of control. They'll overrun all of Nurn. Well, you do have a point. So how can we curb this disease? There's only one way. We need to drag their vile queens from their nests and cut them down. A ghoul hive without a matron is like a meal without ale. Useless! Przynęta na gule. Możesz strzelić przynęta na gule, aby wywabić je z ukrycia także za dnia. W ten sposób można wyciągnąć na otwarty teren na peren nawet królową. There was no matron. Aye, not this time. Keep rustling their mounds, though. Matrons will come, I promise you. Okej, a ten tutaj zielony to jest co? Ty coś znaleźć, czy jak? Did you hear that? I've got him! Serve me. I suppose the talk's gone. No nie wiem, co ja mam tutaj więcej znaleźć. A, tą przynętę chyba całą, dobra. Dobra, to gdzie ona może być? A! Proszę, mówisz, nie masz. Serio, mogę zabić ją jednym ciosem? Mogę! Tyle? Tyle. Dobra, szukamy kolejnego gniazda. Czy tam kolejnej przynęty. I co, zabije królowę i tak z dupy przyjdzie sobie jeszcze jakiś wódz? Z jakiej racji? O, tu w ogóle kolejny dziennik obok. To go sprawdźmy, zanim ogarniemy sobie przynętę. Cisza. Żaden intruz. Mój nowy pan. Well, if it was something, then it better stay away. Kurde, tak cicho myślałem. Czekaj, czy to? Tak, dobra. Prawie zgadłem. Prawie zgadłem. Ale myślałem, że tam muszę przejść, ale wystarczyło przyjść się dookoła. Slow moving, but nigh unstoppable. These great beasts appear to be distant cousins of the six-tusked Mumakil. Even a great hunter like myself has never brought down one of these beasts as a trophy. But they're not difficult to track. The very earth shakes under their thundering feet. It's wise to keep on your toes when you're around them so you don't end up underneath theirs. I've seen them rampage and crush orc, troll, and man alike into jelly. Ciekawe. 20 dzień Yurim. Ciekawe, że te wszystkie dzienniki są. Pierwszy dzień Narquil. 28 dzień Hisim. 17 dzień Nenim. Jeśli wypowiadam to źle, wybaczcie, ale nie mam bladego pojęcia, czy to są pory roku, czy może jakieś. Tutaj co? No, za tego gościa. No, ale to jest takie średniawe. No, plus rzadko dosiadam Karagorów. Kargadów, znaczy się. Torven isn't trying to recruit me into hunting one of those mammoths. No, szczerze, z tobą miałby jakieś szanse na zabicie tego. Dobra, gdzie jest ta przynęta? O, jest tutaj.
Walczmy zatem. Adios. Jeszcze ktoś? Nikt? Pięknie. To mi się podoba. Żal mi tylko tych jed zmarnowanych dwóch strzał, no ale... Znaczy zmarnowanych. Czy no, no trochę tak, no bo nie chciałem w ogóle wbijać się w tego jednego gula. No i co? Zrobiłeś mi coś z tego powodu, stary? Powiem ci co. Nic. Ale nie zdołasz mnie dogonić. Ty będziesz mi sobie odpalił nagle elfią zwinność, dopiero byś nie był w stanie mnie dogonić. Ciekawe, jak zwabię gule, to czy oni nagle uciekną? Serio spudowałem? No nie, chłopy są zaskakująco chętni walki. Dobra. A i to tyle, okej. Okay. To wracamy do naszego kolegi krasnoluda. Niekoniecznie w taki sposób. To jakiś wódz chyba? Czy może nie wódz, ale jakiś ziomek na pewno. A nie, to jest Thorfinn! Jezu! Ale kurde, on, który ciągle na tym białym karagorze sobie jeździ. Good news, Talion. You still haven't matched me for ghouls killed in a single afternoon. Ha! For once it is I who has come up short. I'll give you that one, Ranger. But killing this next war chief is going to be a tall order. You see, he rides upon a Graug. You'll have to flood his garrison with ghouls to set our enemies against each other. O, czy jednak będzie dominacja guli? Gagua wierzchem na Graugu. Serio nazwał Grauga Deptuś? Rejon go techniki bojowe nienawidzi guli. No dobra. No oczywiście mam dwóch przybocznych, jak większość. All of Nurn would be infested in short order. Dobra, gdzie jest zabójstwo? Tutaj. No dobra. No bo wiecie co? Na razie sobie to odpuszczę. Poszukajmy, zbierzmy te dwa dzienniki na koniec odcinka. Dzięki Eiffel zwinności jako tako się tam w miarę szybko dostanę. To wiem, może doda mi się jakiegoś Grauga, znaczy Grauga, jakiegoś... Karagora bądź Karagata. Dziabnąć sobie. O, proszę, akurat. O wilku mowa. W górę, kotku. W górę mówiłem, a nie był. Dobra, i tutaj po drugiej stronie powinien być dziennik. I proszę, jest. Ej, ja to w ogóle byłem przed chwilą. Jezu, mogłem to zgarnąć od razu. In my travels, I've amassed a worthy collection of treasure and trophies. Heads and hides from all manner of fell beast. And even some lovely trinkets from the Second Age. But the whispered tales of one artifact continue to elude me. The legendary Forge Hammer.
used by the elves to craft the Rings of Power themselves. The hammers I found so far in my hunt have brought me no closer to finding the one I seek. Perhaps the spirit of the elves do not want to see their precious artifact in the hands of a dwarf. A czemu to dalej nie jest czytane? Is this the fabled smith hammer of Celebrimbor the elf? It must still lie here in the land of shadow. No, szukał tego właśnie młotka, który my znaleźliśmy w podstawce. I to właśnie w tym gnieździe guli, w którym ten nas uratował. Czyli proszę, jak był blisko. Oj, dobra, a już sobie znaczę. Understand how closely this hammer is bound to our fate and that of all Middle Earth. Ano. Ale dobra, chyba jednak będzie 20 guli do dominacji właśnie w tym trybie. Leżeć. Dobrze, że one padają jednego strzała. Ha, nie chciałeś wziąć zaskoczenia? Kolesia z minimapą nie zaskoczysz. I've met a mysterious man in my travels, a ranger of Gondor named Talion. Over our fire, I asked after his weapons, impressive in their craftsmanship. A handsome blade, Orfael, has been at his side since his days stationed at the Black Gate, defending the borders of Gondor. But his dagger, Achan, carries a sad tale. It too was once a mighty sword, carried by his murdered son, Broken. The night he died. Talion tells me Achan means vengeance, and I have a feeling the blade will fulfill the meaning of its name. Prawda. Zobaczmy, co tu jest dalej. Talion wraps the scabbard of his sword in the cloth ribbon from his slain wife Yoreth, a tender keepsake for a grim man. No. Ma pamiątkę po synu i po żonie, ale no fakt, no. Troszkę szkoda rodziny Taliona. I have slain countless Uruk, but still I seek vengeance. I to co, to tyle? Jestem troszkę zawiedziony. Okej, to będzie chyba przedostatni dziennik, który znajdziemy w grze. W kolejnym może znajdziemy ostatni. Bo na razie nie będę się tam pchał. O, teraz chyba idziemy tutaj. Idziemy albo do jaskini, w której walczyliśmy z pierwszym Graugiem. Albo idziemy do tej jaskini, w której walczyliśmy z tym legendarnym białym Graugiem. A nie, nie idziemy nigdzie, po prostu idziemy pod ściankę. Okej, okay, never mind. Dobra, zbieramy w takim razie. No. Odnoś to, stary. You'd think the sight of a lone peak in the countryside would bring cheer to a dwarf's heart. But alas, that is not so here. Orodruin, the Mountain of Fire. This volcano stands alone on the plateau of Gorgoroth. But the whole of Mordor seems to dwell in its shadow. It's said Sauron chose this land for his domain because of that mountain. And I hope it suits him. Even dormant, anyone unlucky enough to travel these lands has that hill to thank for choking this acrid air, filling our lungs with ash and our hearts with dread. No, bynajmniej tak długo jak Sauron żyje, prawda? A wiecie co, spróbuję sobie jeszcze zgadać ten ostatni dziennik. Mount Doom. How long before it erupts once more and spreads its darkness over Mordor? No, biorąc pod uwagę, kiedy się dokładnie dzieje ta akcja tego DLC-ka, no to w sumie w dość niedługiej przyszłości.
Te odczytywanie się tekstur trochę boli. Ale coś za coś. No i to też bym zgarnął od razu w trakcie tej pierwszej misji, gdyby nie fakt, że gonił mnie czas. No ale dobra. Ostatni dziennik znaleziony. Jeszcze tylko go zebrać. Few things in Mordor cause even the Uruks and Trolls to quake in fear. And one such beast is the rare horned Graug. Standing nearly five dwarves tall, they're nigh unstoppable juggernauts of wanton destruction. Their very skin is tougher than leather, resistant to even the sharpest steel, if you can get close enough to strike a blow. What I wouldn't give for a mithril blade on my next hunt for these dire monstrosities. No na szczęście polowałeś z nami, więc zabiliśmy go. No i okej, ostatni dziennik został znaleziony. Ja, tutaj jest zaraz obok ten wódz do zabicia. No myślę, że w kolejnym odcinku na spokojnie się tym zajmiemy, bo kurde, chciałem wykonać jeszcze przed końcem na przykład właśnie tutaj tę krwawą ucztę i tak dalej, no ale kurde no. Ewidentnie muszę chyba najpierw albo ukończyć tą misję fabularną, albo po prostu ukończyć fabułę tego dodatku, no bo to wykonałem już prawie wszystkie misje fabularne, a to się jeszcze nie chce w ogóle, to się w ogóle nie chce jeszcze odblokować. Proszę, tutaj fabuła i tutaj fabuła. Nie wiem. No, na razie wracam tu, żeby zapisać gierkę i żegnam się z wami. Do miłego w następnym odcinku. Now that his hated Graug is slain. No dobre sobie pytanie. Może nam powie. A czekaj! Czekaj. 5, 4. Dobra, no to. No, to jest tak. Albo będzie tak samo jak w świetlistym władcy. I. Będzie ten. Będzie w jednej misji dwóch wodzów do zabicia, albo jeden ten ostatni wódz się odblokuje po rozwaleniu pozostałych. Taki mój strzał. Ale co będzie faktycznie, to się dowiemy. Później w kolejnym odcinku wracamy tam, żeby zabić tego wodza. Być może też zabić tamtego bądź tamtych. A w ostatnim odcinku pewnie zajmie się legendą naszego rumaka. No chyba, że odblokuje się ona wcześniej. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!